Zalety afiliacji. Co możemy powiedzieć na ten temat? Najpierw weźmiemy pod uwagę zalety, które są przeznaczone dla afiliantów, czyli dla osób, które chcą zarabiać na afiliacji, czyli zapewne dla Ciebie. Ogromna zaleta wynikająca z zarabiania na afiliacji polega na tym, że są niskie koszty startowe. Gdybyśmy wzięli pod uwagę inne formy biznesu, to tam często musimy zainwestować jakieś pieniądze i czasami bardzo poważne. Natomiast tutaj nic nie inwestujesz Zero złotych. Wystarczy, że tylko poświęcić czas związany z przejściem tego kursu i z zastosowaniem tych wskazówek w praktyce. Otrzymasz gotowe narzędzia, gotowe przykłady sieci afiliacyjnych. Gdzie wystarczy się zarejestrować, i następnie otrzymasz też wskazówki, jak tam możesz działać. Należy tylko to wdrożyć, i zobaczysz ciekawe efekty, czyli przychody wynikające z zarabiania na takiej afiliacji. I to na pewno dalej będzie dla Ciebie motywujące. My na takiej afiliacji zarabiamy już długi czas i no dalej. Jesteśmy wkręceni. Cieszymy się z wyników, ze statystyk, które później przeglądamy. One też czegoś nas uczą i jesteśmy w stanie dowiedzieć się jak robić to jeszcze lepiej. I oczywiście tymi wskazówkami także dzielimy się w tym kursie. Druga zaleta dla afilianta to brak konieczności posiadania własnego produktu. Zobacz, że czasami pojawiają się takie informacje, żeby sprzedawać własny produkt, własne usługi, niekoniecznie my musimy się w tym specjalizować, a może być tak, że już na tym zarabiamy i teraz chcemy spróbować czegoś nowego, czyli promować jak kogoś produkty, jak kogoś bardzo interesujące usługi i dzięki temu uzyskiwać prowizję, więc masz możliwość za pomocą afiliacji promować produkty innych firm, które znajdują się w Polsce, które znajdują się za granicą, nie musisz ty martwić się o tworzenie takich produktów, o ich magazynowanie, o wysyłkę, o dostosowanie się do przepisów prawa, o podatki, które byłyby z tym związane. Więc jest to naprawdę bardzo istotna zaleta dla afilianta, szczególnie gdy zaczynamy i chcemy ten biznes sobie przetestować. Trzecia ciekawa zaleta to oczywiście elastyczność, i my z niej również korzystamy. Afilianci mogą pracować w dowolnym miejscu i czasie pod warunkiem, że mają dostęp do internetu. Więc, gdy nauczysz się zarabiać na takiej afiliacji i nieważne, czy będziesz zarabiać na tej afiliacji jako dodatkowo i pozwolić to uzyskiwać dodatkowo miesięcznie kilkaset złotych, bądź. Uznasz, że to będzie Twój stały dochód i rozwiniesz się w tym bardzo dobrze. To już zależy od Ciebie, bo no to tak naprawdę jesteś niezależny i możesz pracować na tej afiliacji w dowolnym miejscu, w czasie, w Polsce, za granicą, na wakacjach. Takie są tutaj możliwości. Oczywiście na wakacjach zachęcam, aby wypoczywać. No, i czwarta zaleta, taka najważniejsza, no to możliwość uzyskania takiego pasywnego dochodu. Wysiłki, które podejmiesz, na przykład związane z promocją pewnych treści, pewnych poradników, recenzji, gdzie będziesz polecać dany produkt i dzięki temu uzyskiwać z tego prowizję, jeśli ktoś z czytelników dokona zakupu, no to zobacz, że takie treści będą mogły pojawić się w internecie czy też na Twojej stronie. Przez długi czas i przez długi czas będziesz mógł uzyskiwać, generować e, na podstawie tego odpowiedni dochód, i im więcej takich rzeczy zbudujesz, to ten dochód będzie mógł również rosnąć. Więc, zobacz, że wydaje się to bardzo ciekawą inwestycją, którą można tutaj podjąć. Są to najważniejsze zalety wynikające z zarabiania na afiliacji, ale oczywiście nie jedyne, jest ich znacznie więcej. Ale mają cię one zmotywować, zachęcić do tego, aby właśnie pójść w tym kierunku. Teraz chcemy, abyś również poznał zalety, które wynikają dla reklamodawców. To jest też istotne, bo dzięki temu będziesz rozumieć cały ten system związany z marketingiem afiliacyjnym. Jak na tym korzystają reklamodawcy? Po pierwsze, koszty są oparte na konkretnych wynikach. Także gdy taki reklamodawca jest podłączony do pewnej sieci afiliacyjnej, bądź też może stworzył własny program afiliacyjny, no to tam może śledzić dokładne informacje na temat swoich afiliantów, na temat działań, które podejmują i na temat wyników, które zapewniają. Na przykład klientów zwiększają sprzedaż czy też zapewniają inne korzyści. Więc reklamodawcy dostrzegają te statystyki i te koszty, które oni ponoszą, bo muszą na przykład zapłacić afiliantom, muszą zapłacić sieci afiliacyjnej, to te koszty są oparte na konkretnych wynikach i to jest dla nich bardzo cenne. Oni dołączają do sieci afiliacyjnej, bo wiedzą, że mogą sobie pozwolić na poświęcenie tych kosztów, bo i tak, gdy zwiększy się sprzedaż, to. Na tym oni zyskają. Kolejna zaleta to rozszerzenie zasięgu. Może być tak, że dany sklep internetowy, czy jakiś dany potężny portal, na którym odbywa się sprzedaż, zyskuje już ciekawe wyniki finansowe, ale dochodzi do wniosku, że warto jest również te zasięgi zwiększyć poprzez program partnerski czy sieć afiliacyjną, no bo afiliacja pozwala dotrzeć do nowych klientów. Afilianci mogą wykorzystać różne grupy odbiorców, czasami też swoje rodziny, swoich znajomych, e, wykorzystać swoje kanały promocji, więc rozszerza się wtedy zasięg takiego reklamodawcy, jego produktów i usług. Trzecia zaleta dla reklamodawcy to zwiększenie wiarygodności. Dzieje się tak, ponieważ produkty są promowane przez zaufanych i szanowanych afiliantów. Tak jak już mówiliśmy wcześniej. Reklamodawcy mogą określić konkretne warunki, że na przykład do ich programu partnerskiego może dołączyć tylko afiliant, który spełni konkretne warunki. Jakie mogą być to warunki? Różne. Na przykład musi posiadać blog, czy daną stronę internetową o odpowiednim ruchu, czyli na takim blogu, czy na takiej stronie co miesiąc musi się pojawić określona liczba. Unikalnych użytkowników, na przykład 10 tysięcy miesięcznie. Bądź musi posiadać popularny kanał społecznościowy jak Instagram, TikTok, kanał YouTube. I gdy spełnia się te warunki, no to można dołączyć do programu partnerskiego i w efekcie my stajemy się już takimi szanowanymi afiliantami. Mamy już też swoich odbiorców i dzięki temu, gdy polecamy produkty konkretnego reklamodawcy, to też dany reklamodawca zwiększa swoją wiarygodność, bo poleca go afiliant, który jest szanowany, nie byle jaki. No i czwarta ciekawa zaleta to optymalizacja kosztów marketingowych. Zobacz, że ten marketing afiliacyjny może być bardziej opłacalny niż tradycyjne formy reklamy, bo reklamodawca może czasami poważne pieniądze inwestować w reklamę, na przykład w Google Ads, w Facebook Ads, Bądź w inne przykłady, i tam niekoniecznie tyle pieniędzy, ile włoży, to zapewni mu wielokrotny zysk. Czasami może być tak, że kampania będzie przepalona i te koszty tej reklamy tak naprawdę nigdy się nie zwrócą. Wiele też oczywiście zależy od tego, jakie oni podejmują w tym kierunku działania i z kim współpracują, ale marketing afiliacyjny może okazać się dla nich bardziej opłacalny niż takie. Tradycyjne formy reklamy. Ale też zdarzają się reklamodawcy, ci najlepsi, którzy korzystają z wielu opcji promowania swoich produktów czyli posiadają swój sklep, inwestują w reklamy płatne, typu Facebook Ads, Google Ads, ale także inwestują w marketing afiliacyjny. Mają różne, dzięki temu, źródła ruchu na swojej stronie. Różn, różnych klientów w ten sposób zdobywają i zwiększają się ich zyski. Więc zobacz, że reklamodawcy bardzo wiele zyskują na takim marketingu afiliacyjnym, więc nie ma się co dziwić, że później w jednej sieci afiliacyjnej znajduje się duża ilość firm i ich produktów, które my jako afilianci możemy później polecać. Oczywiście nie będziemy polecać wszystkich produktów, ale konkretne skupimy się na odpowiednich i też dowiesz się w kursie, jaką strategię warto jest w tym kierunku podjąć. Więc zobacz, że udało się nam przeanalizować ciekawe zalety wynikające z afiliacji dla samych afiliantów, czyli dla osób, które chcą zarabiać na afiliacji oraz dla reklamodawców. Dzięki temu jeszcze lepiej rozumiemy tę kwestię, więc możemy przejść do kolejnej.